Reda, panowie, jadę dzisiaj do Gdańska połowić trochę na wodach spółdzielni Troć. Mam na plusie jeden stopień, więc jakiejś tragedii mega nie ma. Dzisiaj całą ekipą będziemy próbować łowić rybki na wodach spółdzielni Troć na ręcznie robione przynęty. Co to będzie? To będą przynęty Marka Gąsiarka, który wziął udział w naszych zawodach tych w porcie ostatnich. Fish Bay. Idę sobie normalnie i Jarek znik. Dobra, już wszystko jasne. Jesteśmy na miejscu. Hip, hura, piersi. No nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ale mamy dzisiaj dużo ludzi, więc zapowiada się ciekawie. Siedział, aj kurczaki, ale... Ale okej. Tym razem już nie popełniam błędu i patrzymy, co my tu mamy. Okoń. Pierwszy rzut w zasadzie i okoń. A Jarek, mówiłeś, że jest full sandaczy małych. Tak, jest bardzo dużo sandaczyków, no. Aha. No i jak widać okoni też. Takich może nie za dużych, ale zabawa jest. Taki okoń, kolejny. Do kolekcji, także ilość, może niekoniecznie jakość, ale na pewno ilość. Znowu sandacz? Aha. Ale jest ich tutaj trochę, co? Może być dużo, no bo są pobicie takie. Zmieniłem szczętę na mniejszą, żeby łatwiej było to zaciąć. Aha. No właśnie, w przyszłym roku dopiero. Co? W przyszłym roku dopiero sandacze. W porcie. Tak, władkowy sandacz. Sandaczyk. To faktycznie bardziej śledź. Mikrus kolejny. Chyba sandaczyk, tak bardzo delikatnie. Bardzo... Nie, okoń. Zaczyna wiać. Będzie coraz gorzej? Z wiatrem chyba jo, nie? Później trochę tak, no. Później koło 13. No już takie rękawiczki na to brałem. Ale okonie gryzą fajnie. Arek, wiesz co? Chodź na moje miejsce. Nie, poważnie mówię. Urwało się. Tak, samo. Na zaczepie. No, słuchaj, tak zimno to tak ciężko, co? No. Wiązać wszystko. Jeszcze z tą czwórką. No. Ty masz to 004? Tak, to jest ta niteczka właśnie. Ja cię kręcę, a ty go urwałeś. Ja miałem dwa zaczepy jako tako. Nie, nie jest tak źle. No. Co ty gadasz, to jest 004, wiesz? To cud, że to w ogóle łowi. Włosy grubsze chyba. No, właśnie. Czekaj, Arek, masz tego. Zobacz, tu masz takie różne raczki. Posiadam również takowe. Posiadasz takowe? Posiadam takowe. Słuchaj, ci powiem tak, czekaj, ja to otworzę. To bym wyciągnąłbym to duże zwierzę, bo coś dużego już było. Już miałem na powierzchni, ale się zerwało. Mam bardzo malutki haczyk. A co u ciebie? Koniuszka mojej reklamacji. Aha. Złamana szczytówka. A. I nie wziąłem małych gumek. No tak właśnie tutaj tak patrzę, co to jest, bo to leci daleko, słuchaj. Ale miałeś skubnięcie już jakieś? Jeszcze nie. No na te mniejsze przynęty fajnie biorą dzisiaj. No, nie, nic małego. Zresztą ciężko się rzucą, mam małe poblerki, ale popływające tam na tę wodę. O. I wiatr coraz większy. Ale to chyba nie przeszkadza. Po rzucaniu woblerkami lekkimi to tak. No, tak. Teraz. Mówisz, pokaż to tutaj. Widelnica czerwona. No. O, duża. Haczyk jaki? Offsetowy. To jest chyba czwórka. Taki okoniowy, ale to nie ma problemu z zacięciem na mniejszych rybek. Dobra, jaka jest przewaga tej żyłki 004 nad na przykład taką 008? Ja łowię na 006, czyli taką pośrednią, dlatego ja za dużo tej różnicy nie widzę, ale jakbyś miał 008 łowić, a 004? Zależy jaka 004, zależy jaka 008. Kiedyś miałem czwóreczkę, która była bardzo przekupiona. Budżetowa plecionka, no ale to nie było. To nie była czwórka, to była ósemka. Aha. Więc no ta rzeczywiście jest cienka. Ale ta przewaga byłaby przy łowieniu z opadu, jakimiś delikatnymi przynętami. Tu w dropshocie tej przewagi akurat nie ma. No dzisiaj dropshot, bo mamy po prostu większy wiatr. Większy wiatr. Hmm.
No dobra, ale jakbyś miał komuś polecić jakąś plecionkę, to chyba nie 004, nie? A ta szóstka twoja jest lepsza. I na którymś filmie już nawet porównaliśmy obie. No był i, drugi. I tam ta się nie zrywa, jest minimalnie grubsza i byłaby optymalna moim zdaniem do łowienia. Aha. No i już dzisiaj jeden zaczep już zerwałeś, także ta 004 na węźle to taka trochę słabiutka, nie? No. Nawet podejrzewam, że jakaś mocniejsza ryba jakby szybciej szarpnęła, to też byłaby w stanie to zerwać, nie? To wiązanie. Mhm. Także szóstka byłaby lepsza, szczególnie na jakieś wody morskie byłaby bardziej uniwersalna. Kurka do jakiejś białorybu, do jakichś małych rybek gdzieś na spokojniejszej wodzie. Zaczyna się robić, słuchajcie, zimno, już mam rękawiczki. Kilka razy spróbowałem połowić na fishboya przynęty i naprawdę, słuchajcie, robią robotę. Są naprawdę bardzo fajnie mięciutkie. W ogóle te przynęty, które kupujemy w sklepach, a te handmade, no jest różnica, jest zauważalna różnica. Mamy tutaj tego troszeczkę do testów dostaliśmy, więc troszeczkę będziemy też tymi przynętami rzucać. Natomiast fajnie, słuchajcie, fajnie, że tutaj nasi ludzie, tutaj z Trójmiasta, z okolic zajmują się tym i im to naprawdę wychodzi. Taki ogromny, zobacz, to śledzie ty są większe, nie? Cześć, tak go pokażę, że lepiej wygląda. Ostrość jest i the best. O, słuchajcie, półmetrowa ryba, nie? Poszła, wszystkie wracają do wody, ładnie. I ciśniemy dalej. O, patrz, ma. Ty, no i to już jest trochę nawet większe, zobacz. Tak. Kurwa, ty, ale... 2 centymetry większy, wow. Kolejny sandacz, no i idź. No dobra. Słuchajcie, miejscówka się obroniła, jest bardzo dużo drobnicy. No jak jest drobnica, to teoretycznie powinny być też większe rybki. Pewnie my popełniamy dużo błędów, że łowimy tylko te małe, nie, Arek? Tak, na pewno. To jest, wino jest po naszej stronie, zdecydowanie, ale wieje strasznie. Także uciekamy gdzie indziej, do zobaczyska. Spróbuję tutaj pod nami zaraz. Siedzi. Wieje niemiłosiernie, ale wcale nie trzeba zrzucać, wystarczy tylko tam zanurzyć. Tylko nie trzeba uważać na te zielsko, nie? Trzeba zanurzyć naszą przynętę, no i są okonie, ale rozmiar taki zabawkowy. Masz rybę? Jest ją. Co ty nie powiesz? Jest ją. Tak, jest ją. Nieco większy. No, patrz, ten jest nieco większy. No nie, no okoń za okoniem. To idziemy do żabki, no i tego. Ja myślę, że następnym razem poproszę ich o sponsoring. Tak, tak. Prezesa Okręgu Gdańskiego napiszemy. W ogóle to żabka powinna nas sponsorować, nie? Ja myślę, no na każdym filmie się pojawia. Niewdzięczni są bardzo, ale napiszemy pismo za nas. Lecimy do żabki. Ktoś miał duże branie i go tak wgniotło. A my dalej łapiemy te małe okonie. I co? Okoń czy sandacz? Okoń. Jak to dobrze mieć sprzęt nad wodą. Co do jednego konia ratujemy, nie? Aż przesadą. No, wreszcie coś większego. No ten już jest taki fajny. Jesteśmy cały czas w Gdańsku. Na wodach spółdzielni Troć. Przełączę kamerę. Siemanko, pozdrawiam widzów Morskiej TV. I to jest okoń, słuchaj. Tak. Czy mogę zaprosić na kanał? Jasne, zapraszaj. Zatem zapraszam na kanał Pink Perch. Pozdro. Ty jesteś często też u nas na live'ach. Tak, zdarza się. Na czacie. Jak najbardziej. Także jak chcecie dowiedzieć się czegoś o wędkowaniu morskim, Bellona, Troć, tego typu tematy, zapraszam na Morską TV. No jest, słuchajcie, nareszcie granica 30 przełamana, jakieś 31. Dobra. Piękna rybka. Wraca do wody. Zobaczcie, jak majestatycznie odpłynął. Świetnie. Dobra, powiedz nam coś dzisiaj o tej właśnie miejscówce, na której jesteśmy. Mamy tu jakiś hotel, co to jest i tam jest gdzieś dołek.
Z Motłową wygląda tak, że tu jest mega posucha, tu jest płasko. A są takie miejsca, na przykład tutaj, koło tego hoteliku jest taki dołeczek. Mhm. Standardowo tam, gdzie bardzo dużo wędkarzy stoi, tam jest też fajny dołeczek. Gdzie jeszcze? Obok tego mostu, z prawej strony, tam jest takie głębokie miejsce, uważać na zaczepy, bo tam troszeczkę tego pod wodą jest, nie? Idąc dalej, w tamtą stronę robi się głębiej i w tym roku niestety dramat, kurczę, bardzo dużo małego sandaczyka. Jak ktoś chce połowić rzeczywiście, no to tych rybek naciągnie, ale ciężko się przebić i większego okonia tam złapać. Także próbować tutaj, na tej płytszej wodzie. No i tak jak się patrzy po ludziach, to od czasu do czasu komuś takiego 30, 35, nawet słyszy się o takich 40 plus, nie? No i ja właśnie, wiesz, z tamtej strony też miałem takiego większego konia gdzieś, no troszeczkę mniejszego niż ten twój, ale już taki duży. A? Czy to właśnie ten dołek jakiś jest tutaj większy w tej okolicy, czy to jest po prostu tutaj, mówisz, tutaj dołek, on jest tutaj tylko z tej strony, czy on jest z drugiej strony też? To jest taki fragmencik, można powiedzieć, nie wiem, od tych ławek, może kawałek za hotelik i tyle. Nie? Takie coś. No. I tutaj w tej okolicy to jest najlepsza miejscówka tu? Powiedziałbym, że tamta. To można ocenić po ilości wędkarzy. Spróbuj tam ich skadrować i zobacz. No tam jest ich bardzo dużo i tak. Myślisz, że oni faktycznie tyle ich tam jest i oni cały czas coś ciągną? No dzisiaj z rana byłem pan, naprawdę miał bardzo dużo rybek. Nie? No i przynęty Marka Gosiorka otwierają wodę. To właśnie imitacje krewetek czy coś takiego. Tak, tak, tak. Miałeś live'a z kolegą tutaj też, nie? Z Gdańska, który produkuje przynęty. Coś właśnie w tym stylu, nie? Coś, co naturalny pokarm tych okoni tutaj replikuje, nie? Tak. I kolejny okunek. O, patrz, 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 patrz. No okej. Poszedł. Ale dobra, widzieliśmy, fajne, widzieliśmy, fajne, liczy się, liczy. Słuchajcie, koni sporo przy tym tutaj właśnie hotelu. Także miejscówka bardzo fajnie broni się. Wypuszczamy rybkę, poszła. Miejscówka bardzo fajna, jest więcej okoni i uwaga, uwaga, nie ma tych sandaczy. Tych małych sandaczy nie ma, które były właśnie tam bliżej wody morskiej. Tam było od zarąbania tych małych sandaczy, jak śledzie dosłownie brały. A tu jest naprawdę spoko. Tu jest spoko i pojawiają się większe okonie. No i wygląda na to, że jest fajna miejscówka właśnie na grudzień, styczeń, luty. O ile nie ma lodu, nie? I dużego mrozu. Przynęta numer jeden dzisiaj. Naprawdę sporo rybek wyciągnąłem dzięki niej. Kolegi Fishbaya. Naprawdę spoko. Rafał, na twoje przynęty też łowimy. Soft Bay Fishing. Rafał był u nas na debacie całkiem niedawno. Natomiast no dzisiaj mamy sporo różnych przynęt. Są tu przynęty też Rafała, ale właśnie od Fishbaya. Zobaczcie, całkiem ciekawe. I one są bardzo, ale to bardzo delikatne. To naprawdę, to zamiatanie tymi ogonkami, czy nawet tymi jakimiś wypustkami robi mega robotę. Ja dzisiaj próbowałem jak najwięcej złowić ryb właśnie na tego typu krabiki i one mają, zobaczcie, bardzo dużo tych odnóży i te odnóże robią robotę, naprawdę delikatne łowienie, bardzo bardziej tak w miejscu niż jakieś tam przyczesywanie mega dużych płaci wody. Spoko, były większe rybki, były mniejsze rybki. Spróbuję teraz może coś bardziej ciemnego, bardziej stonowanego, bo widzę, że troszeczkę te brania ustały. Natomiast sporo tych rybek było i było bardzo dużo sandaczy. Więc no i okonie, i sandacze biorą na wasze przynęty. Zmieniony kolor i zobaczcie, od razu jest rybka. Dobra, słuchajcie, mała aktualizacja, dalej jesteśmy na tym moście. No ale to już jest godzina pierwsza po południu, taka godzina, w której to nie powinny brać okonie i sandacze przede wszystkim. No i łowimy, dużo tej drobnicy tutaj jest naprawdę. Także miejscówka na pewno warta, żeby ją odwiedzić, szczególnie jak ktoś chce połowić sobie małe sandacze lub małe okonki, które same wiedzą, jak trafić z powrotem do wody. Dobra, myślę, że to słuchajcie na tyle. Naprawdę miejscówka na dzień dzisiejszy, bo od 7 w sumie łowimy i tutaj chodzimy po różnych miejscówkach, ta jest najlepsza, przypominam, na okres taki zimowy, dopóki nie ma lodu, ale w niektórych tutaj miejscach tych wód spółdzielni troci jest już lód. O, żeż ty, czekaj, to nagramy. Ale jak biały. Ja cię kręcę. Wrzucić go z powrotem do wody? Nie, to damy dla kota.
Schowaj do zamrażarki, zrobimy chwilę. Nie bierzemy dla kota. Nie jest się stąd ryb. Tak. One mają więcej rtęci w sobie niż termometr za oknem. Nie, ale to jest najmniejszy chyba, najmniejszy okonek dzisiaj. O shit. No, po to sandacz. Oj, zobacz. Ty, to taki nawet fajny, nie? Taki już... Troszkę większy od śledzia. No właśnie. I na czerwonego. Także czerwony też robi robotę. No i dobra, słuchajcie, w tak pięknych okolicznościach przyrody pod Żabką będziemy się żegnać z wami. Naszym przyszłym sponsorem. Tak, tak, to musi być nasz przyszły sponsor. Zobaczcie, jesteśmy mega zmarznięci. Jest godzina druga, połowiliśmy dzisiaj zacnie w tym Gdańsku. Natomiast małe ryby. No i już cała super, natomiast jakościowo sporo tutaj do życzenia. No na koniec, tak jak widzieliście, sporo nas było i fajnie, że chłopaki nas odwiedzali, no ale trzeba wracać do obowiązków, do mycia okien, co czomy się jeszcze przed świętami robi. Znaczy ja nie myję, nie? No ja to nie te święta, nie? Dobra, ale no na pewno trzeba coś lepić, jakieś pierogi, nie? Co się robi? Trzeba, można zamówić już teraz. To teraz zamówić. To wszystko zamówimy w Żabce. Znaczy jest jeszcze jeden sposób. Tak. Jeszcze do rodziców. A, do rodziców. No to też prawda. Minus taki, że musisz dzieci zabrać. No. Także słuchajcie, wesołych świąt, żegnamy was tym odcinkiem. No bo to dzisiaj to ostatni. Nie, to 24 grudzień będzie za tydzień. No. No, także tym bardziej was żegnamy. Wesołych świąt i tam za dużo nie pić w te święta, nie? I wędkarskich prezentów właśnie. O, właśnie. No mam nadzieję, że coś tam znalazło się pod choinką wędkarskiego. Cześć.